Z tej strony Ola, zapraszam Cię dzisiaj na lekcję Zdrowy kręgosłup. Zadbamy o dolną część pleców. Usiądź napięty, ściągnij barki w dół. I teraz delikatnie przenieś głowę na jedną stronę i wróć do centrum. I druga. I jeszcze raz. Wydech i wdech. Wydech i wdech. Jeszcze dwa razy. I teraz daj głowę do boku, a drugą ręką powędruj mocniej do boku. Wróć do centrum, druga strona, uchem do barku i sięgasz ręką do boku. Zatrzymaj barki. Duże koła i naprzemiennie do tyłu. Nadgarstki. Dookoła cały czas stykają się ze sobą nadgarstki. Postaraj się utrzymać je w kontakcie. I jeszcze rozgrzej. Teraz naprzemiennie wydech do boku, ręka za głową. I jeszcze. Ostatni raz. Przejdź do pozycji dziecka. Ściągnij barki w dół. Skoncentruj uwagę na oddechu. Postaraj się kierować wdech do pleców. Poczuj, jak plecy unoszą się w trakcie wdechu i w trakcie wydechu opadają. Przenieś ręce na prawo. Połóż lewą rękę na prawą. I teraz mocniej ściągnij lewy pośladek w dół. Poczuj, jak rozciąga się lewa strona ciała. Wróć do centrum. Druga strona. Prawa ręka od góry. Ściągnij prawy pośladek w dół. I wróć do centrum. Proste plecy do góry. Mocno ściągnij pośladki w dół. Zejdź z powrotem napięty. Wdech. Ściągaj pośladki w dół. I wydech. Utrzymaj proste łokcie cały czas. I barki oddalone od uszu. Pracuj mocniej dolną częścią pleców. Przechylaj miednicę. Jeszcze dwa razy. Usiądź napięty. Kolana na szerokość bioder. I teraz wykonaj tyłopochylenie miednicy, czyli pępek idzie do środka, ściągasz pośladki w dół i wdech, przodopochylenie miednicy. Wydech i wdech. I jeszcze wydech. I wdech. Teraz spróbuj wyizolować ruch, mniej pracować górną częścią klatki piersiowej, a bardziej dolną częścią pleców. Ostatnie dwa. I wróć do pozycji dziecka. Teraz z okrągłymi plecami przejdź do klęku, a z prostymi plecami wróć do siadu. Wydech i wdech. Jeszcze dwa razy. I ostatni. Klęk podparty. Powypychaj biodra na prawo i na lewo.
Zatrzymaj dokładnie w centrum, odepchnij podłogę. Ruch odpychania powinien mobilizować mięśnie brzucha. Zwróć uwagę, czy brzuch się napiął. I teraz spróbujemy wyizolować ruch, czyli znowu pracować tylko miednicą i dolną częścią pleców. Spróbuj zataczać koła, jak najmniej poruszać górną częścią. I w drugą stronę wydech i wdech. Jeszcze wydech i wdech. Jeszcze więcej świadomości ruchu, kontroli. I ostatni raz. Przejdź do leżenia na brzuchu, na przedramiona. Otwórz na chwilę klatkę, spójrz do góry, pozycja sfinksa. Wdech, spójrz do góry, wydech, okrągłe plecy i podnieś troszkę biodra do góry. Wdech, otwórz klatkę i wydech, mocniej zaokrągli plecy. Jeszcze dwa razy. Ostatni. I teraz prawą nogę zegnij w kolanie i przejdź do pozycji połowy żaby. Wypchnij piętę. Zatrzymaj chwilę tutaj. Możesz przejść niżej, położyć głowę na dłonie. Zmień stronę. Lewa noga zgięta, wypchnij piętę. Stopa jest dokładnie pod kolanem i staraj się lewego biodra nie podnosić teraz do góry. Wyrównuj z prawym. Zrelaksuj jeszcze górną część ciała. Kieruj oddech do pleców. Wyprostuj kolana. Teraz przejdź na przedramiona i z wydechem wejdź do deski na kolanach i wróć, unieś górną część klatki, głowę do góry. Wydech, do góry biodra i wdech, biodra odkładasz i otwierasz klatkę. Jeszcze dwa razy, wydech, angażuj brzuch i wdech, odepchnij się przedramionami od ziemi, wydech. I wdech. Dłonie bliżej klatki piersiowej, barki do tyłu. Kobra, wdech, łokcie zgięte, barki oddalone od uszu. Pamiętaj, że w kobrze biodra leżą na ziemi. Wydłuż plecy, wróć. Wdech. I wydech. Jeszcze dwa razy wdech. I wydech. Ostatni wdech. I wydech. I wstajemy z powrotem do pozycji dziecka. Teraz z prostymi plecami do klęgu i oba biodra na prawo. I znowu proste plecy do klęgu i na lewo. Wdech i wydech. I wdech i wydech. Zadzieramy palce, przechodzimy do psa z głową w dół. Naprzemiennie powypychaj biodra. I małymi krokami idź do samego początku maty. Kolana zgięte, chwyć za łokcie, zatrzymaj chwilę. Luźno ręce, roluj do góry wolno, po jednym kręgu. Połącz nogi, ramiona do góry, wdech. I wydech, skłon, płaskie plecy, prawa, lewa w tył. Chaturanga, możesz odłożyć kolana,
Łokcie blisko boków ciała, połóż brzuch na podłogę, jeżeli potrzebujesz. Otwarcie klatki, wdech i powrót do psa z głową w dół. Pamiętaj, żeby najpierw wyprostować plecy. Zostaw kolana zgięte, jeżeli potrzebujesz. Odpychaj się rękoma od podłogi. Spójrz na nogi. I jeszcze raz powypychaj biodra. Wracamy do przodu na sam początek maty. Proste plecy, wydech, skłon, do góry wdech i wydech. Jeszcze dwa razy wdech i wydech, wdech, prawa, lewa do tyłu. Chaturanga w dół, kolana, bo jeżeli potrzebujesz, odkładaj na ziemię, wolno schodź w dół. Pies z głową w górę lub kobra do wyboru i pies z głową w dół. Proste plecy i tyle, ile możesz. Wyprostuj kolana. Uaktywnij dolną część brzucha poprzez odpychanie podłogi rękoma. Poczujesz, że dół brzucha się napina. I wróć do przodu. Płaskie plecy, wdech, wydech, skłon. Wstajemy do góry, wdech i wydech. Ostatni raz, wdech, wydech, wdech i wydech. Chaturanga. Wdech i wydech. Skoncentruj się na oddechu. Staraj się oddychać w trakcie jogi przez nos. I wróć do klęku podpartego. Teraz połącz kolana i daj prawą nogę do góry, odepchnij podłogę w bok i wracasz kołem do brzucha, do boku. Jeszcze dwa. W małym zakresie ruchu. Pamiętaj, że chcesz jak najmniej biodrami poruszać na boki. Tylko wyizolowany ruch. Lewa noga i zaczynamy. Raz, dwa, trzy, cztery. Ostatni raz. Pięć. Usiądź na pięty. Ustaw szerzej kolana. Zejdź niżej klatką w dół. Możesz położyć ręce pod głowę. Zatrzymaj na chwilę. Głowa do góry. Przejdź do siadu. Teraz chwyć pod prawym kolanem, dociśnij udem do dłoni. Z wydechem oddalamy się od nogi. Wdech i wydech, wracamy. Tyło pochylenie miednicy. Wolno zapada się klatka. Ostatni raz. Idziesz w dół, wolno. I trochę szybciej wracamy do góry. Zmień stronę. Idziemy raz, dwa, trzy, cztery. Z wydechem wracamy szybciej do góry. Tutaj możesz zrobić wydech ustami. To doda Ci energii i szybciej wstaniesz. Zatrzymaj na chwilę wyżej u góry i teraz naprzemiennie wycieraczki prawa, lewa. Jeszcze chwilę. Cztery, trzy, dwa, jeden. Połóż się na plecy. I teraz
Wypchnij piętę prawej nogi i połóż nad kolanem, na udo. Wejdziemy do pozycji Suchirandrasany. Chciałabym, żebyśmy dzisiaj zrobili sobie tę pozycję poprzez stretching izometryczny. Czyli najpierw przyciągnij do tego momentu, gdzie czujesz już wyzwanie, ale jeszcze nie jest to bardzo intensywna dla Ciebie pozycja. Chwyć pod kolanem za udo. Jeżeli nie sięgasz, to dodaj sobie jakiś pasek, tak żeby Ci było łatwiej utrzymać tę pozycję. I teraz metoda, którą będziemy dzisiaj pracować nad rozciągnięciem mięśnia gruszkowatego, polega na tym, że przez 10 sekund będziemy udem napierać na dłonie, później się zrelaksujemy i jeszcze dwa razy to samo powtórzymy. Zaczynamy. Udo mocno napiera na dłonie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Utrzymaj ręce, ale przestań napierać. Wdech, wydech, przybliż odrobinę nogi w stronę klatki piersiowej. I z tego pułapu zaczynamy jeszcze raz napierać. Pchamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Wdech, rozluźnij. Wydech, przybliż ostatni raz. Z tego miejsca 10 sekund napieramy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Przestań napierać, ale zatrzymaj nogę jeszcze. Przełóż ręce, jeżeli możesz, tym razem nad kolanem. A jeżeli jest dla Ciebie to już za trudna wersja, zostaw ręce tam, gdzie były. I teraz po prostu przyciągaj nogę do klatki. Zrelaksuj ramiona i barki. Odłóż lewą nogę, prawą i wolno na prawo i lewo zmieniasz kierunek, tak samo wycieraczki, tylko tym razem w leżeniu. Rozluźnij nogi. Zaczynamy drugą stronę. Prawa noga na ziemi, na środku, lewą wypychasz piętę i odkładasz na udo. Chwyć pod kolanem. 10 sekund napieramy na dłonie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Wdech, rozluźnij wydech, przestań napierać, przybliż odrobinę i z tego miejsca znowu napieramy. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wdech, rozluźnij, przestań napierać. Wydech, przybliż. Ostatni raz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Przestań napierać. Możesz przełożyć ręce wyżej, przyciągnąć jeszcze noga do klatki. Tym razem zupełnie zrelaksowane ramiona, bez napierania. Zostań jeszcze chwilę. Wolno
odłóż nogi i jeszcze raz wycieraczki na prawo i na lewo. Poskręcaj. A teraz przyciągnij oba kolana do klatki i przemasuj biodra, czyli z wydechem do brzucha wdech na zewnątrz. Postaraj się duże koła zataczać. I w drugą stronę. Daj obie nogi do góry, ręce pod głowę, wysoko unieś brodę. Głowa delikatnie dociska do dłoni. Z wydechem prawa noga wolno w dół, wdech wracasz, lewa i powrót. I jeszcze wydech i wdech, ostatni wydech i wdech. Prawa noga na dole, lewa u góry zostaje. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć i w drugą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wracasz do góry i rozluźnij. Od początku na drugą stronę. Nogi w górę, ręce pod głowę. Ciężka głowa spoczywa na dłoniach. Lewa noga na wydechu w dół i wdech wracamy. Prawa i powrót. Uwaga, lewa noga na dole, stop, prawa kółko, raz, dwa, trzy, cztery, pięć i w drugą stronę, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Noga do góry, przytul kolana do klatki, unieś jeszcze głowę, chwyć głęboko. Najlepiej, żeby złapać teraz za łokcie i dopiero odłóż głowę na matę. Zatrzymaj. Jeszcze jedno ćwiczenie na mięśnie brzucha. Criss-cross. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, po 2, raz, 2, zmień stronę, raz, 2. 4, 3, 2, 1 i rozluźnij. Przytul prawe kolano do klatki. Daj prawą rękę do boku, lewa ręka chwyta za kolano i z wydechem skręcasz. Zatrzymaj się tutaj na chwilę. Spójrz w prawą stronę. Wróć do centrum, zmień stronę. Lewa noga do klatki, prawa noga prosta. Lewa ręka do boku, wdech i na wydechu kolano idzie na prawą stronę, a głowa w lewo. Wróć do centrum. Połóż się do relaksu. Jeżeli czujesz dolną część pleców w tej pozycji, możesz zostawić zgięte kolana i położyć plecy w taki sposób, żeby dół pleców przylegał do maty. A jeżeli wszystko w porządku, jest Ci wygodnie, to wyprostuj kolana. Zrelaksuj ramiona i zrelaksuj nogi. Oddychaj naturalnie.
Weź teraz głęboki wdech i głośno ustami wydech. Przenieś ręce za głowę, przeciągnij się. Przytul kolana do klatki, jeszcze pobujaj na boki. Bardzo powoli połóż się na boku. Przejdź do siadu. Wykonaj jeszcze skręt na wydechu. Wróć do centrum, cały czas długie plecy. Odpychasz się pośladkami od ziemi. Wydech w drugą stronę. Powrót jeszcze raz. Ostatni. Przenieś ręce do góry, wdech i wydech. I dziękuję Ci ślicznie.